Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Gdybym miał wskazać, co najbardziej kojarzy mi się z serią Bioshock, byliby to tatuśkowie oraz towarzyszące im małe siostrzyczki, czyli groteskowi mieszkańcy podwodnego miasta Rapture. Nie da się o nich mówić osobno, ponieważ łączy ich szczególna więź, a także to, że powstali na skutek głębokich modyfikacji genetycznych opartych na substancji zwanej Adamem. Jednak w tym filmie skupimy się głównie na siostrzyczkach. Odkrycie Adama stanowiło przełom w historii Rapture. Pozwoliło na stworzenie plazmidów, czyli specjalnego serum zapewniającego użytkownikowi nadnaturalne zdolności, a także niemożliwą wcześniej na taką skalę inżynierię genetyczną. Adam był wytwarzany przez nowo odkryty gatunek morskiego ślimaka zamieszkującego okolice Rapture. Niestety zapotrzebowanie na substancję było większe niż to, ile można go było pozyskać. Dlatego jego odkrywczyni, dr Bridget Tenenbaum, rozpoczęła badania mające na celu zwiększenie produkcji. Jako że w Rapture naukowców nie ograniczały kwestie etyczne, postanowiła wszczepić ślimaka do żołądka ludzkiego żywiciela. Zazwyczaj nosiciel ślimaka umierał albo zmieniał się w warzywo. By wytworzyć Adama, jego organizm musiał funkcjonować normalnie. Okazało się, że proces implementacji najlepiej znosiły małe dziewczynki między 5 a 10 rokiem życia. Ich ślimaki produkowały 30-krotnie więcej Adama niż normalnie. Zwano je siostrzyczkami. Początkowo nie wykazywały żadnych zmian w zachowaniu ani wyglądzie, lecz działanie Adama można porównać do raka, który po kolei zjada komórki i zastępuje je ich niestabilnymi odpowiednikami. Z czasem ich skóra zrobiła się trupio-blada, a oczy zaczęły świecić. Wyglądały niczym postacie z horrorów, lecz wciąż zachowywały się jak dzieci. Utraciły jednak wspomnienia. Przez symbiozę ze ślimakami były niemal niewrażliwe na obrażenia. Ich rany oraz złamania goiły się niemal natychmiast. Jednak jeden celny cios w odpowiednie miejsce wystarczyłby pozbawić je życia. Można to było zrobić także pochłaniając Adama z ich organizmu. Siostrzyczki pochodziły z sierocińców należących do Franka Fontaine'a, właściciela Fontaine Futuristics, głównego producenta plazmidów w mieście. Wiele z nich zostało porwanych. Gdy majątek mężczyzny został przejęty przez Ryana, założyciel miasta był przerażony faktem ich istnienia, jednak musiał go zaakceptować, chociażby ze względów ekonomicznych. Fałszywe sierocińce zamknięto, a siostrzyczki przeniesiono do ośrodka Małe Cuda w głównej części miasta. Tam zapewniono im opiekę oraz edukację. By ukryć ich tożsamość przed rodzicami i opinią publiczną, malowano im twarze. Ludzie patrzyli na nie z odrazą, traktowali jak wynaturzenie, dlatego Ryan podjął inicjatywę ocieplenia wizerunku siostrzyczek. Pojawiały się na automatach, plakatach, a nawet w formie lalek zabawek. Przedstawiano je jako zbawczynie miasta, które pomagały utrzymać stabilność na rynku plazmidów. A dla uzależnionej od nich populacji było to niezwykle ważne. Produkcję przejęło Ryan Industries. Jakiś czas później Tenenbaum wycofała się z życia społecznego. Targana wyrzutami sumienia kobieta rozpoczęła badania nad odwróceniem przemiany i stworzyła sanktuarium dla siostrzyczek. Andrew Ryan powierzył jej projekt doktorowi Yi Suchongowi, który tworzył kolejne siostrzyczki. W noc 31 grudnia 1958 roku atakiem zwolenników Atlasa na restaurację Kashmir, w której Nowy Rok świętowały miejskie elity, rozpoczęła się wojna domowa w Rapture. Dostęp do plazmidów stał się utrudniony, a wielu mieszkańców miasta zmieniło się w zdeformowane, agresywne genofagi. Suchong opracował metodę recyklingu Adama z ciał martwych genofagów. Zadanie to powierzono siostrzyczkom. Miały one pobierać krew, w której znajdował się Adam z trupów genofagów, za pomocą wielkich strzykawek. Było to jednak zbyt traumatyczne doświadczenie dla dziewczynek, dlatego by nie miały żadnych obiekcji, wyprano im mózgi. Postrzegały rzeczywistość inaczej. Zamiast zniszczonego miasta i jego brudnych mieszkańców, widziały wyidealizowany świat. Wszystko dookoła miało jasne, ciepłe barwy. Genofagi były dla nich elegancko ubranymi, przystojnymi dżentelmenami lub pięknymi damami. Ich trupy wyglądały jak śpiące anioły, z aureolą oraz skrzydłami, broń jak zabawki, krew natomiast jak płatki róż. Walki między mieszkańcami Rapture postrzegały jako kulturalne dyskusje. Tatuśkowie byli dla nich złotymi, szlachetnymi rycerzami, starsze siostry pannami młodymi lub księżniczkami. Od czasu do czasu siostrzyczki wracały do ponurej rzeczywistości, zazwyczaj gdy je coś wystraszyło. Z naszej perspektywy ich zachowanie może wydawać się groteskowe, lecz siostrzyczki nigdy nie były potworami, a dziećmi żyjącymi w świecie marzeń. Dla nich wysysanie krwi z trupów było zabawą do udziału, w której zostały zmuszone.
Niestety to, że dla nich rzeczywistość wyglądała beztrosko, sprawiało, że narażały się na ataki oraz porwania. Potrzebowały obrońców. Prace nad nimi rozpoczęli dr Yi Suchong oraz Gilbert Alexander, twórcy tatuśków, zmodyfikowanych genetycznie konserwatorów i ochroniarzy Rapture. Pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem. Tatuśkowie kompletnie ignorowali siostrzyczki, zostawiając je na pastwę losu. Alexander sięgnął po serię Alpha porzuconą przez Suchonga. Każdy jej przedstawiciel był niegdyś więźniem Persefony, kolonii karnej, na którym Fontaine Futuristics testowało plazmidy. Udało mu się stworzyć nierozerwalną więź fizjologiczną, wzmocnioną feromonami. Pierwszą parą był obiekt Delta, protagonista Bioshock 2 oraz Eleonora Lam, córka Sophie, przywódczyni rodziny Rapture. Doktor przyznał, że rozwiązanie to było zbyt dobre, ponieważ gdy tatusiek z serii Alpha na dłuższy czas tracił kontakt z siostrzyczką, bądź też gdy ta umierała, sam wariował albo zapadał w śpiączkę. Do tego skupiał się na ochronie tylko jednej siostrzyczki, a nie wszystkich. Także utrata podopiecznej czyniła go bezużytecznym. Jak się okazało, kluczem do stworzenia prawdziwej więzi między tatuśkami a siostrzyczkami było zrozumienie, że mogą być sobie nawzajem potrzebni. Gdy jedna z siostrzyczek uleczyła Adamem z krwi innej siostrzyczki śmiertelnie rannego ochroniarza, ten stał się przyjazny i zaczął się nimi opiekować. Gdy dziewczynki chciały podzielić się swoim odkryciem z Suchongiem, ten uderzył jedną z nich. Będący świadkiem zajścia tatusiek zareagował złością i przebił naukowca swoim wiertłem. Ostatecznie dzięki wysiłkom Suchonga i Gilberta każda siostrzyczka w Rapture została sparowana z tatuśkiem. Ważnym elementem ich szkolenia były ćwiczenia psychologiczne mające na celu odrzucenie wszystkiego, co mogłoby im się kojarzyć z matką i skupieniu swych uczuć na tatuśku. Jako że ich więź była bardzo mocna, a w Rapture roiła się od zagrożeń, z czasem tatuśkowie stali się bardzo agresywni wobec wszystkich poza siostrzyczkami. Andrew Ryan zalecił ocalałym mieszkańcom, by nie zbliżali się do nich. Swego czasu, gdy w Rapture zabrakło małych dziewcząt, firma McClendon Robotics na polecenie Ryana próbowała stworzyć mechaniczne siostrzyczki, jednak tatuśkowie nie zwracali na nie uwagi. Spotykamy je w DLC do dwójki, Nora Minerwy. Ostatecznie projekt porzucono. Tymczasem Bridget Tenenbaum udało się opracować remedium dla siostrzyczek, pozwalające odwrócić fizyczne zmiany, jakie zaszły w ich organizmie. Gorzej jednak było z psychiką, której naprawa miała zająć długie, długie lata. Wciąż widziały świat inaczej niż normalni ludzie. Instynktownie zbierały Adama ze zwłok genofagów oraz były zżyte z tatuśkami. Tenenbaum porywała siostrzyczki i przywracała im człowieczeństwo. Ostatecznie udało jej się wydostać na powierzchnię wraz z wieloma ocalonymi dziewczynkami. W ciągu kolejnych lat po upadku Rapture, śmierci Ryana oraz Fontaine'a do władzy w ruinach miasta doszła rodzina Rapture. Kolektywistyczny kult składający się głównie z genofagów, ale też i zwykłych ludzi. Tuż przed wybuchem wojny domowej córka Sophie Lam została oddana do sierocińca po tym, jak Andrew Ryan nakazał ją aresztować i osadzić w Persefonie za głoszenie niewygodnych dla niego poglądów. Jak już wspomniałem, była siostrzyczką, która jako pierwsza udanie związała się z tatuśkiem. Ich wspólna przygoda jednak nie trwała długo, ponieważ w pamiętnego Sylwestra 58 roku Sophia uciekła z więzienia i odnalazła małą. Za pomocą plazmidu kontroli umysłu nakazała jej tatuśkowi popełnić samobójstwo. Eleonora jednak nigdy nie przestała myśleć o Delcie. Ich więź była bardzo silna. Sophia miała plan stworzenia utopijnego społeczeństwa altruistów, stanowiącego przeciwieństwo dla egoistycznej wizji Ryana. Eleonora miała stać się świętym naczyniem kultu, altruistą idealnym, co niezbyt się jej podobało. Problem tkwił w metodach jej matki. By zrealizować swój plan, Sophia potrzebowała mnóstwa Adama. Siostrzyczki, które pozostały w Rapture, podrosły, dojrzały, zmieniły się w starsze siostry, agresywne i niestabilne istoty. Nie produkowały już Adama, ale to, że dorastały jako jego fabryki, sprawiło, że urosły większe niż normalne nastolatki w ich wieku. Miały wrodzone zdolności, które dawały plazmidy, a siłą dorównywały tatuśkom. Były przy tym niezwykle zwinne i szybkie, a także wytrzymałe. Jednym z członków rodziny Rapture został dr Gilbert Alexander. To jemu powierzono zadanie stworzenia nowych siostrzyczek, aby zapewnić zapotrzebowanie na Adama. W tym celu porywano dziewczynki z powierzchni, co zwróciło uwagę dr Tenenbaum, która wiedziała, co się święci. Dlatego wróciła do podwodnego miasta, by ponownie pomóc ocalić maleństwa. Po tym, jak większość tatuśków oszalała na skutek utraty swojej siostrzyczki, Aleksander pomógł uczynić starsze siostry ich nowymi opiekunami. Jedna z nich, Eleonora, nawiązała kontakt z Tenenbaum.
Razem stworzyły plan uratowania siostrzyczek. W tym celu ożywiły Deltę. Pani doktor skontaktowała się także z innymi tatuśkami w mieście, takimi jak Obiekt Sigma, by również im pomogli. Siostrzyczki pełnią bardzo ważną rolę w serii Bioshock. W pierwszej i drugiej części zakończenie zależy od tego, jak postępujemy w stosunku do nich. Jeśli przywracamy im człowieczeństwo, finał będzie dobry. Jeśli wysysamy z nich Adama, co kończy się ich śmiercią, zły. W zamian będziemy mogli jednak zgromadzić więcej zdrowia oraz Ewy. W przypadku, gdy część siostrzyczek uratujemy, a część zabijemy, zakończenie będzie neutralne. Siostrzyczka imieniem Sally stanowi MacGuffin obu epizodów DLC do Bioshock Infinite, Pogrzeb na morzu. Także drodzy widzowie, z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!